Kiedy powiesz mi, że lekarze w Polsce nie mają serca i nie interesują się losem pacjentów, ja pokażę Ci dr Kamilę Żur-Wyrozumską, neurolog z Krakowa, która zajmuje się pacjentami z bardzo ciężkimi chorobami neurologicznymi. Może ta rozmowa nie będzie najweselszą rozmową, jaką słyszałeś w życiu, ale będzie o kimś. O lekarzu, o pacjencie, o ludziach. Zapraszam Cię. Do wysłuchania mojej rozmowy z Kamilą Żur-Wyrozumską. Cześć, Monika Rachtan, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Po pierwsze pacjent. Stwardnienie zanikowe boczne. Czy coś Wam mówi ten termin? Mi jeszcze kilka tygodni temu e, mówił bardzo niewiele, ale wtedy na swojej drodze spotkałam Kamilę Żur wyrozumską, która jest neurologiem, a dzisiaj moim, ale przede wszystkim Waszym gościem. I właśnie o SLA będziemy rozmawiać. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Witaj, Monika, cześć. Powiedz mi, Dlaczego tak właściwie zostałaś lekarzem? Bycie lekarzem z definicji zakłada, że pomagasz ludziom, ale też obsujesz z tajemnicą. Tajemnicą życia, tajemnicą bólu, tajemnicą choroby. I jest to naprawdę bardzo interesujące. Ale ja też mam swoje własne poruchunki i ze śmiercią, i z cierpieniem. Czyli to był powód, dla którego zostałaś lekarzem. A powiedz mi, czy... Te oczekiwania, które miałaś jako młoda dziewczyna, no bo pewnie miałaś 19 lat, kiedy zdecydowałaś się na to, żeby być lekarzem, tak? Czy już wcześniej wiedziałaś? Od kilka lat wcześniej już się do tego przygotowywałam. Mm -hmm. takie, takie, taką miałam potrzebę, że wiedziałam, co będę w życiu swoim robić. Okej, okay. 19 lat, idziesz na studia medyczne, zaczynasz e, tą wielką przygodę z medycyną, ale też bardzo ciężką pracę, no bo to jest cholernie ciężka praca, i później stajesz e, w szpitalu. Na oddziale, zaczynasz lecie, leczyć pacjentów. Już jesteś w tej swojej specjalizacji, jesteś neurologiem i co, to wszystko, co sobie planowałaś jako ta młoda 18-19-latka, dostałaś? Nie, ale dostałam bardzo dużo, bo mam kontakt z człowiekiem i on mnie cały czas zachwyca, zachwyca, a jednocześnie bardzo dużo się uczę. Odkrywam niesamowite historie, niesamowitych ludzi. Zastanawiam się, skąd człowiek bierze siłę, żeby czasem sobie w tym życiu swoim poradzić. Mm -hmm. e, czy myślisz, że młodzi ludzie dziś jeszcze idą na medycynę z powołania, czy to są tylko kwestie typowo finansowe? Bo wiesz, ja sobie myślę o tym, że żeby być neurologiem i przekazywać diagnozę SLA, o którym zaraz trochę więcej powiemy naszym widzom, e, no to trzeba być strasznie odważnym. Odwaga to myślę też dobre słowo, ale lekarz w pracy. Nie siebie stawia na pierwszym miejscu. To w sensie, że Twój ból w tym momencie nie jest, nie jest dominującym problemem. Bo go współczuwasz, przeżywasz wiele bólów, przeżywasz wiele śmierci. Zastanawiam się często, ile można unieść. I powiem Ci, że mm, ogromną za cenę za to płaci moja rodzina. Moi najbliżsi. Ilu pacjentów pożegnałaś? Nie jestem w stanie ci tego odpowiedzieć na to pytanie. Wielu. Czy boli mniej teraz niż bolało pięć nie, lat temu? Nie, boli tak samo. I są dramaty, y, które są takie, że potrafią ci rozsadzić głowę, że, że przez wiele dni siedzisz, patrzysz, czyli czytasz swojemu dziecku bajkę, ale jesteś myślami gdzie indziej. Czasem córki pytają wieczorem o moich pacjentów, a ja nie jestem w stanie im nawet o tym opowiedzieć. Nie chcę, żeby wiedziały, że takie rzeczy też w życiu też są częścią życia, no bo mm -hmm. częścią życia. I wiesz, i są takie dni, że mam tylko pustkę i nawet nie chcę wiedzieć, ile przegapiłam, jeżeli chodzi o moje osobiste rzeczy, o, moją osobistą, o moje osobiste o życie osobiste. Mm -hmm. Byłaś gotowa na to wszystko? Myślałaś o tym jako dziewiętnastolatka, że będziesz w takim momencie życia, w jakim jesteś od jakiegoś czasu, kiedy wykonujesz tak trudny zawód? Nigdy człowiek nie jest przygotowany na tragedię ludzką. I nie byłam gotowa wtedy. I w dalszym ciągu nie jestem gotowa. Ale pracujesz człowiekiem, z ludzkim cierpieniem, i nie o, nie o mnie to chodzi. Ja jestem na drugim miejscu. Um. Kamila, tak sobie myślę, no nie prezentujesz postawy standardowego lekarza w Polsce. Nieprawda. Ja znam dużo ludzi naprawdę, naprawdę wspaniałych, którzy mnie zachwycają swoją postawą i, i też wiesz, pracuję ze studentami od 15 lat i, i też jestem zachwycona tym, że wiele z nich jest bardzo empatycznych, wiele, wiele jest bardzo starających się. Pamiętaj Monika, że my też sobie musimy radzić, my też próbujemy znaleźć odskocznię od, od tego i próbujemy sobie jakieś, jakoś wiesz, budować jakiś dystans. Ludzie to robią na różne sposoby, ludzie często są wypaleni zawodowo, ale w dyżurkach lekarskich między sobą rozmawiamy o pacjentach, przynosimy to do domu. Często się staram tego nie robić, bo chcę mieć normalne życie, chcę mm -hmm. dać moim dzieciom normalną przyszłość, ale są takie momenty, że, 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 że jest wyrwa w domu, że jest wyrwa, bo ja jestem myślami gdzie indziej i nie potrafię. Ja ciebie doskonale rozumiem, dlatego że ja też takich lekarzy spotykam, e, takich zaangażowanych, lekarzy z pasją, ale z drugiej strony e, mówiłam ci o tym, że staram się w mediach społecznościowych monitorować to, co piszą pacjenci. I mam wrażenie, że ja mam jakieś wyjątkowe szczęście, że z wami obcuję, bo że generalnie to pacjenci bardzo źle tych lekarzy postrzegają i że ciągle się mówi o tym, że właśnie ci lekarze nie są empatyczni, że to jest taśma, że to jest kolejny, kolejny, a ty udowadniasz, że każda historia twojego pacjenta jest dla ciebie ważna. Tak. Bo każdy człowiek jest ważny. Jeżeli jeden człowiek, jeżeli umiera jeden człowiek, umiera cały wszechświat, to każdy uratowany człowiek, każda uratowana minuta to jest uratowanie wszechświata i trzeba to tak, tak patrzeć. W internecie chyba nie ma zachowanych proporcji, Monika. Wydaje mi się, że to jest problem. Ja myślę, że warto by było, żeby pacjenci, ale też może niektórzy lekarze, wybrali się właśnie na taki oddział, gdzie pacjent jest na pierwszym miejscu yy, i żeby zobaczyli tą Waszą trudną pracę, bo ja. Naprawdę zdaję sobie sprawę z tego, że to są wigilie bez rodziny, urodziny bez córki, to są wyjazdy, to są godziny spędzone na dyżurach, to jest 24 godziny na nogach. Ostatnio była u nas jedna pani doktor i mówi, że jest po 24-godzinnym dyżurze. Ja sobie myślę, Jezu, ona tu dalej stoi, ja już bym na pewno padła. To nie są warunki, w jakich my zwykli ludzie, bo wy niezwykli lekarze, My czegoś takiego nie doświadczamy, a Wy doświadczacie, Wasz organizm doświadcza strasznie ekstremalnych sytuacji. Wiesz, co? Yy, pracowałam długo, pracowałam i 48 godzin, oczywiście, że, że pracowałam, ale wydaje mi się, że największą cenę płacą nasze dzieci, nasze relacje. Wrócę do. Tak, tak. Nie, mówię, że zmęczenie przy tym to niewiele. Wróćmy do pacjentów z SLA. To jest bardzo trudne rozpoznanie i znowu bardzo trudny moment, kiedy lekarz musi powiedzieć, że. pacjencie, cierpisz na chorobę, która za chwilę, niestety, doprowadzi Cię do śmierci. Przekazywałaś jakieś takie rozpoznanie? Bardzo często wstawałam twarzą w twarz z pacjentem, któremu musiałam powiedzieć, że to jest SLA. Stawałam twarzą w twarz z rodziną wyczekującą, i musiałam powiedzieć, że jest to ta choroba, której najbardziej się boją. Stawałam twarzą w twarz z matką, która właśnie wróciła z modlitwy, błagając o to, żeby to tylko nie była ta choroba. Towarzyszę tym pacjentom w trakcie ich życia, ich cierpienia. Widzę, jak się zmieniają ich role społeczne, jak się zmieniają relacje, jak, jak ten proces postępuje. Co masz w głowie, kiedy przekazujesz takie rozpoznanie? Żeby przekazać takie rozpoznanie, muszę być absolutnie pewna. Opowiem ci historię Tomka. Mm -hmm. Tomek miał 52 lata i piękną partnerkę. Razem prowadzili hotel we Włoszech. Wspaniałe życie. Jego córka chciała być lekarzem. I on w trakcie gry w tenisa zauważył, że ma słabą rękę. Z tym się zgłosił. Wiesz, mm, miał nadzieję, że to jest kwestia urazu. Tak, coś błahego, prawda? Coś błahego. Ręka zaczęła słabnąć, ale ja też widzę, że jest druga ręka słaba i dąga też jest słaba. On jeszcze tego nie widział, prawda? To dopiero... Tak, on wiesz co, widział, ale cały czas przekonywał się, że to jest nadinterpretacja. Mówił, że jego ojciec miał Parkinsona i naciskał, tak strasznie starał się udowodnić, że to jest choroba Parkinsona. I na etapie hospitalizacji... Po kolei, ponieważ tak, żeby, po, żeby postawić rozpoznanie stwardnienie boczne zanikowe, obowiązkiem jest wykluczyć inne choroby. Mhm. Uważa się, że nawet do 5% rozpoznań może być błędnych, z czego 2,5% może podlegać leczeniu. 2,5%. Mhm. Wiesz, dla mnie to jest tak strasznie dużo. I staram się, żeby to było tak porządnie zrobione. I wiesz, przychodzą te kolejne wyniki badań i staram się mu pomalutku przemycać tą informację. Że one nie, 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 nie przeczą tej chorobie, że one coraz bardziej uwiarygadniają to rozpoznanie. Mm -hmm. Przychodzi dzień, kiedy masz wszystkie wyniki na biurku, dzwonisz jeszcze do kogoś. No i wtedy, tak, jest Agnieszka, psycholog od zadań specjalnych, z czym siadały razem, ona mnie wspierała. Ona jest naprawdę z psychologią od zadań specjalnych i ustalamy strategię, jak mu powiedzieć. Zwykle, jak rozmawiasz z pacjentem o rozpoznaniu, dobrze, żeby uważa się także dobrze, żeby liczba personelu nie przekraczała liczby osób z rodziny, żeby mhm. więcej było rodziny niż, li, niż li personelu. Czasem pacjent jest w tym wszystkim sam. Czyli jesteście jeden na jeden. Albo jest na i on jeden. Bardzo trudno się takie rzeczy przekazuje, kiedy pacjent jest w tym, przy tym wszystkim sam. Chociaż takie rzeczy rzeczywiście zdarzają się rzadko. Jak ten pacjent zareagował? Wiesz, w nim było dużo agresji, później agresji, ale takiej agresji przeciwko tej niesprawiedliwości. Wiesz, on miał takie cudowne życie, rozumiesz. Mm -hmm. Piękny hotel w Toskanii, piękna, piękna perspektywa, córka, która miała być lekarzem. Później, zaczął, później się rzucił w taki wir szukania możliwości terapeutycznych. To chyba też często, prawda, u tak, tych pacjentów. Tak, tak, tak. I często też jest niebezpieczne. A dlaczego jest niebezpieczne? Bo internet jest pełen osób, które oferują alternatywne mo możliwości leczenia. Ta takie osoby, tacy magicy, mm -hmm. którzy za kilka srebrników są w stanie no, no, wiesz, no, takiego pacjenta zwieść. I to się dzieje. Chciałabym mieć na to jakiś wiesz, sposób, jakąś możliwość zareagowania na to. Wiesz, my się staramy cały czas edukować właśnie w zakresie tego, że internet to <laughs> Nie jest najlepsze miejsce do tego, żeby zdobywać e, wiedzę medyczną, żeby szukać tej pomocy. I ja też, kiedy robiłam ten program, zastanawiałam się, co mogę zrobić jako ja, człowiek, żeby pomóc tym wszystkim ludziom. I była bardzo duża sugestia, żeby ten program nie był programem wideo, tylko uh -huh. żeby był podcastem. I ja sobie pomyślałam, kurczę. Ale ja wtedy mogę sobie tutaj zaprosić jakąś panią doktor i powiedzieć, że to jest pani doktor. Tak jak to w reklamie jest uh -huh. często, nie?, że tam przypinają taką tak. plakietkę i że to jest pani doktor taka i tak. I nikt mnie nie sprawdzi. No, przecież nikt nie, nie wie, jaki ty masz głos. Jak ja bym tutaj posadziła kogoś innego, a przedstawiła jako ciebie, to przecież ten słuchacz by nie miał zielonego pojęcia, Oczywiście. czy to jest tak naprawdę byłaś ty, czy nie ty. Oczywiście. I powiedziałam, że w moim programie będzie prawda. Będą twarze, ludzie, którzy chcą mówić do pacjentów i zrobię wszystko, żeby tutaj przychodzili najlepsi specjaliści, najbardziej bliscy pacjentom, którzy udowadniają swoją pracą, że da się inaczej, ale żeby było widać ich twarz. Bo człowiek w kryzysie. Jest bezbronny i jest strasznie podatny na każdą sugestię. I to jest ogromne pole do nadużyć. I myślę, że jedyną skuteczną możliwością walki z tym, to jest edukacja, to jest szerzenie realistycznej wiedzy. Mhm. Zastanawiałam się przed tym programem, co jest gorsze: SLA czy choroba nowotworowa. Ale jednak w raku jest tak, że zawsze jest jakaś nadzieja. Najpierw jest leczenie operacyjne, jeżeli nie, to masz pierwszą linię terapii, drugą linię terapii, potem masz jeszcze. Leczenie paliatywne. Możesz się leczyć y, właściwie się odżywiając. Oczywiście, przepraszam, poprawiać swój stan zdrowia, bo nie wyleczyć. Absolutnie nie. A w SLA nie ma nic. Jest diagnoza? Nie, niekoniecznie. Powiem Ci tak, że mm, SLA, nie wiem, czy jest o, o nadziei. Jak myślę o SLA to myślę o godności człowieczka, mm -hmm. o takim świadomym, świadomym przeżywaniu. Powiem ci też historię Krzyśka. Byłam wtedy w ciąży, w szóstym miesiącu ciąży. I pracowałaś? Pracowałam. A w domu czekała na mnie półtora roczna Hania. A byłam w ciąży wtedy z, z moją drugą córką Ewą i przyjechał Krzysiek. Krzysiek przyjechał z żoną i dziewięcioletnią córką. To był ente ośrodek, bo on cały czas jeździł po Polsce i szukał zaprzeczenia swojej choroby, bo to o to chodziło. Ja go zbadałam, spojrzałam na niego, i jego dziewięcioletnia córka podeszła do niego, ścisnęła go za rękę i spojrzała mi w oczy. Wyszłam i długo nie mogłam przyjść. Mhm. Ja nie miałam wątpliwości, co to za choroba. To było Esela. I teraz zmieniłam pracę, i to było kilka lat dobrych, może sześć później, już miałam córkę basię. Mhm. Do gabinetu wjeżdża Krzysiek. Na Wózku Inwalidzkim. Jak to? Wiesz, miał niedowład rąk i nóg, ale zachowaną opuszkę, czyli mówił, połykał, samodzielnie oddychał, był wydolny oddechowo. Wiesz, mówił o swojej żonie, mówił o swojej córce, no i był w tym wszystkim bardzo radosny. To było moje ostatnie spotkanie, ale było takie mega pozytywne. W onkologii jest też tak, że jak się leczysz, to masz poczucie walki. Przyjmujesz mhm. leki, które sprawiają często, że cierpisz, i masz poczucie walki. Leczenie wesela jest bardziej subtelne, mhm. ale i tu jest możliwość wydłużenia życia. I o każdą minutę warto walczyć, a już na pewno warto walczyć o jakość życia. Powiedz mi, co widzisz w oczach tych pacjentów, którym przekazujesz. Y Powiedział, że to jest strasznie trudny moment. Psycholog, ty patrzysz w oczy. Co widzisz w tych oczach? A powiem ci o Agnieszce. Agnieszka miała 44 lata, miała czworo dzieci, a jej najmłodszy mnie wtedy 4 lata. Była ślązaczką. I ona mówiła, pani doktor, ja to pokonam. I Prosiła mnie, bo była w konflikcie z mężem, bo mąż nie chciał przyją przyjąć do wiadomości, że ona jest chora. Mm -hmm. Niech mu pani powie, że ja naprawdę jestem chora. To był bardzo poczciwy. Fantastyczny mężczyzna, wielki. Wiesz, on się skulił w kłębek i zalał łzami. W nim nie było ym, niezgody na. Nie, to nie to, że on nie chciał jej pozwolić na choroby. On się nie godził z tym, że ona będzie chora. Był wspierający. On to bardzo kochał. Tak, oczywiście, że ją bardzo kochał. On po prostu nie godził się z chorobą, nie, mm -hmm. nie godził się z chorobą. I w trakcie pobytu w szpitalu. Ona miała taką postać fly leg, to znaczy ręka cepowata, czyli miała niedowładny rąk. Mm -hmm. Podeszła do mnie i poprosiła, pani doktor, bardzo proszę o jakąś tabletkę na zatrzymanie okresu. Dałaś jej tą tabletkę? Wiesz, no nie ma takiego leczenia. No, przedłużasz mm -hmm. antykoncepcję, mm -hmm. ale rozumiesz, choroba nie może odbierać człowiekowi godności. Choroba. Leczen rolą lekarza jest nie tylko walka o życie, mhm. o zdrowie, ale także o zachowanie godności pacjenta. Pytasz się, co możesz zrobić dla nich? Zawsze. Na tym to polega, że jak badasz pacjenta, jak rozmawiasz z pacjentem, to musisz poznać jego perspektywę, jego realne oczekiwania, jego realne lęki, jego realne wyobrażenia, bo. Nie podchodzisz do pacjenta jak do choroby, tylko do konkretnego człowieka z konkretnym problemem. Wtedy ja być może jestem w stanie Zareagować, zaproponować coś, zrobić, tak, coś realistycznego. zaproponować. Nie leczysz choroby, leczysz człowieka. Widziałam w internecie taki obraz. To był obraz, który, który był zamieszczony w spocie reklamowym starszej pani, która odchodziła z powodu SLA. I pamiętam te oczy. One praktycznie się nie ruszały. Praktycznie nie mówiły nic, a mówiły tak wiele, bo ona tak bardzo tęskniła za życiem. Mnie najbardziej chyba przeraża w tej chorobie to, że ten człowiek jest do końca świadomy, że on wie, co się dzieje, że tak naprawdę nic mu nie jest, a jest mu wszystko, że mógłby, a nie może, że trochę jakby to ciało opuściła dusza. Ja jestem przerażona tym obrazem. Może widziałaś ten spot y, i wiesz, o którą panią mi chodzi, ale nie daje mi to spać w nocy, wiesz, po tym jak zaczęłam przygotowywać się do tej rozmowy, to mam te obrazy przed oczami. Y, powiem ci tak, że około 15% pacjentów ma, rozwija na szczęście otępienie, że rzeczywiście... Mm -hmm. To jest dobre, prawda? Y, wydaje mi się, ja myślę, że to jest dobre, ale też... Umieranie w SLA jest umieraniem świadomym, i to może być przywilejem, bo jesteś w stanie zrobić pewne rzeczy, powiedzieć rzeczy, których nigdy nie powiedziałaś. Życie przed diagnozą jest tak samo wartościowe jak życie po diagnozie, mm -hmm. i to o to życie też należy walczyć. Jak mówisz o mm, umieraniu w SLA, o tych oczach, o tej tęsknoty do życia, to też widzę. Tomka H., to jest mąż mojej koleżanki, żołnierz, człowiek mhm. niezwykle aktywny, niezwykle walczący, który też musiał tą walkę stoczyć. To bardzo trudne, o czym my dziś rozmawiamy. I zastanawiam się, też powiedziałaś o szarlatanach tak. i o ludziach, którzy dręczą tych ludzi po prostu. Nie pozwalają im odejść z godnością. Ja czytałam o przeszczepie komórek macierzystych. Jest to jedna z metod spowalniania SLA. Czy ona jest skuteczna, czy Ty ją proponujesz swoim pacjentom? Nie. Dlatego, że y, rzeczywiście były takie próby. Większość badań jest zrobiona metodologicznie w taki sposób, że one nic nie udowadniają. A badanie jedno, które było metodologicznie dobrze zrobione, czyli, było, czyli wnioski z niego, które wyciągnięto, miały sens, potwierdziło, że. Przeszczep komórek macierzystych nie przedłuża przeżycia i nie przedłuża czasu do wystąpienia niewydolności oddechowej. Mhm. Też często słyszę, że pacjenci szukają możliwości leczenia przeszczepem komórek macierzystych gdzieś za granicą za niebotyczne pieniądze. Mhm. Ale ta metoda nie jest rekomendowana. Ona nie działa. Ja czytałam, że nie tylko za granicą taką metodę się stosuje, Wiem. ale także w Polsce Wiem. są miejsca, w których takie Wiem. przeszczepy się wykonują. Ja się spotykam z wieloma propozycjami leczenia u tych pacjentów, które są wskazane na niepowodzenie i ci pacjenci, będąc w kryzysie, są gotowi na wszelkie poświęcenie. I często widziałam takie obrazki, i mocno, mocno jestem tym przerażona. Mm. Ja też czytałam a propos kolejnych metod leczenia SLA, bo Pomyślałam sobie, że zamienię się na chwilę w takiego pacjenta i popatrzę, co ten internet Aha. mi proponuje. No oni wszyscy tam szukają, tak? tak. Um, I tam było napisane, że naukowcy, bodajże, niech sobie tu spojrzę w moje notatki, ale chyba w 2021 roku odkryli nową, nowy rodzaj SLA, jakby nową, nową odmianę tej choroby, i że dzięki temu rozpoczęli pracę nad terapią genową. Wiesz co, inżynieria genetyczna rzeczywiście może być pewną metodą leczenia. I ja, y, to jest coś, co wydaje mi się, że może być kluczem do, do znalezienia y, terapii. Na, te, na pewno w kwietniu 2023 roku był zarejestrowany mm -hmm. tofersen, to jest lek przeciwko SLA u pacjentów, u których występuje mutacja genu SOD1 też jest taka metoda, zbudowano inżynierii genetycznej, gdzie za pomocą CRISPR-Cas9, jest to taki, 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 taki mechanizm inżynierii genetycznej, która powoduje, że jest edytowany gen, mhm. że gen, który jest związany z ryzykiem SLA jest edytowany i naprawiany. I są opublikowane Poważnych czasopismach medycznych, dwa przypadki, że spróbowano takiej metody. Jeszcze nie wiadomo, do czego to do, do nas doprowadzi, ponieważ architektura genetyczna SLA jest bardzo złożona, natomiast rodzi to pewne realistyczne nadzieje. Poza tym jest jeszcze takie badanie ATLAS, do którego włącza się pacjentów z SLA, u których jest mutacja SOD1, gdzie wspomniane przeze mnie przed chwilą tofercen jest dawany u pacjentów, u którzy, ma, u którzy mają mutację z wysokim ryzykiem, że zachorują, taka, taka mutacja z wysoką penetracją, u których są już stwierdzone podwyższony poziom neurofilamentów, czyli taki marker, że komórki nerwowe jednak są uszkadzane, mhm. ale jeszcze nie ma objawów klinicznych. I to też mi się wydaje że może być taką realistyczną metodą, realistycznym podejściem do leczenia tej choroby. E, powiedz mi, czy ty dzisiaj, kiedy wchodzi do Twojego gabinetu pacjent z SLA, e, kiedy postawisz rozpoznanie, to czy ty mówisz, że ma jakieś możliwości leczenia? No, Bo ma. Bo są cztery leki modyfikujące przebieg choroby. One są o dostępne w Polsce? One są dostępne i możemy je podawać. Oczywiście jest to Riluzol, to, który rzeczywiście przedłuża życie, i on, zgodnie z Amerykańską Akademią Neurologiczną, powinien być przepisywany każdemu pacjentowi i w Polsce jest przepisywany każdemu pacjentowi. Drugim takim lekiem będzie na przykład Darabon, który co prawda jest lekiem kontrowersyjnym, ale jest, jest stosowany w Stanach Zjednoczonych, czy w, jaba, w Japonii. The, TB Turso, który też został zarejestrowany we wrześniu 2022 roku w Stanach i też takie ekwiwalenty w Polsce jesteśmy w stanie, uhm. e, bo jest to lek bardzo drogi, ale odpowiedniki też nie tanie, ale da się to tym pacjentom zaoferować, czy wspomniany przeze mnie to fersen u pacjentów jedynie z mutacją SOD 1. Wiesz, to jest coś, co możesz tym pacjentom zaproponować, i druga sprawa jest cała gama możliwości leczenia mm, na przykład żywieniowego, rehabilitacyjnego, czy unikania infekcji, które realnie wpływają na przedłużenie życia, a każda minuta jest warta swojej walki. Zgodzę się z tobą, że oczywiście walczymy o ten czas, walczymy o tą godność, ale ja myślę, że jednak ci pacjenci chcieliby usłyszeć, że mają szansę na wyleczenie. Mają szansę? Na dzień dzisiejszy medycyna takiej szansy nie ma, natomiast nie daje. My jeszcze leku nie znaleźliśmy. Natomiast to, co się dzieje w podejściu DSLA, ta cała diagnostyka, w tym, w, tym, w, tej, w tym również diagnostyka tej architektury genetycznej, mm -hmm. tego genetycznego podłoża, ta próba terapii, terapii wiesz, genetycznych. No właśnie, czy... przydałoby się takie leczenie celowane, nie? Tak jak, yy... no, wiesz, no tak jak na przykład z tym sodiety, mhm. że masz gen i masz odpowiednik i my do tego dążymy, tylko że wiesz, nie każdy ma jeden gen, który spowoduje chorobę. U niektórych jest to, licz... to są liczne geny które zwiększ zwiększają prawdopodobieństwo zachorowania w połączeniu z czynnikami ryzyka środowiskowymi i z czasem, bo tak się uważa, że przyczyną SLA jest podłoże genetyczne, czas, kiedy to kumulują się uszkodzenia oraz czynniki środowiskowe. Mhm. Nie jest to wszystko takie proste, natomiast e, będzie skomplikowane, będzie bardzo skomplikowane, natomiast trzeba podjąć ten wysiłek, żeby, żeby ten impas przełamać. Mhm. Ja cię zapytam jeszcze o te e, tematy środowiskowe, dziedziczne, no bo teraz każdy, mhm. kto słucha tych Rozmowy i nie ma SLA, zastanawia się, czy środowisko może wpłynąć na mnie w taki sposób, że ja zachoruję? Czy mogę zrobić coś, żebym nie zachorował? W zasadzie nie, bo te czynniki. Środowiskowe są słabo scharakteryzowane. Wiesz, mówi się o tym, że palenie papierosów, że ciężka praca fizyczna, że nadmierne używanie mięśni, że bycie żołnierzem, że zawodowa gra w piłkę nożną, narażenie na pestycydy. No, no czyli, czyli wszystko. Nie ma takiego konkretnego czynnika, którego, na, którego wyeliminowanie realnie zmniejszy ci ryzyko zachorowania. Sama mam pacjenta, który jest chory na SLA jego brat bliźniak mhm. nie zachorował i siostra, która jest nosicielem tej samej mutacji również na dzień dzisiejszy jeszcze nie zachorowała. Ale może zachorować? Tak, jest nosicielem i ma ryzyko. Natomiast większość tych mutacji poza, poza, poza obecnością samej mutacji wymaga jeszcze wpływu czasu mhm. i środowiska. To jest taka teoria gen, czas, ekspozom. Mhm. E, znowu. Przygotowując się do naszej rozmowy, znowu czytałam w internecie, ale mhm. to nic złego. To nie. naprawdę nie były szarlataństwa, które czytam. Czytałam historię. Pisał chłopak, że jego siostra zachorowała na SLA i że odeszła bardzo szybko, że diagnozę chyba miała postawioną na początku roku, a odeszła z końcem roku, więc ta choroba bardzo szybko u niej postępowała. I właśnie napisał o tym, że my już wiedzieliśmy, jak dostaliśmy rozpoznania, żeby nigdzie nie jeździć i nigdzie nie szukać, tylko dać jej godnie odejść, bo. Po prostu na tą chorobę nie ma leczenia. I napisał, tylko się upewniłem, ale pamiętam, jak w 1999 roku zachorowała moja mama. Wtedy nie wiedzieliśmy, że to była sela, wiedzieliśmy, że to jest jakaś choroba, która z dnia na dzień nam ją zabierała. I my wtedy z ośrodka do ośrodka w Polsce jeździliśmy i błagaliśmy o pomoc. Nikt nam nie był w stanie jej zaoferować. Nic przez te 20 lat się nie zmieniło. Wiesz co, ta, ta, rzeczywiście ta dynamika zmian wesela nie jest taka spektakularna jak w innych chorobach. Natomiast musimy walczyć, musimy próbować, musimy, musimy robić coraz to kolejne kroki, nawet jeżeli to jest żmudna i taka mało wdzięczna praca. Oczywiście, fantastycznie jest, jeżeli szybko masz sukces i jest on taki spektakularny, i to wszystko, i to wszystko wiesz, no jest nagradzane, ale wesela tak nie jest. Co nie znaczy, że nie warto. Jest cała masa badań, badań klinicznych, gdzie szuka się nowych, nowych podejść, nowych, nowych możliwości terapeutycznych. Bada się leczenia leki przeciwzapalne, bada się, nie wiem, mówi się o próbie wszczepiania za pomocą właśnie wektorów wirusowych, takich genów, które będą produkowały czynniki troficzne. No musimy walczyć, bo to, że coś na dzień dzisiejszy nie jest rozwiązane, no, nie powinno nam zabierać nadziei, inaczej no, moja praca byłaby bez sensu. Nie możesz mi zabierać tej nadziei. Ja też jej potrzebuję. E, Kamila, tak sobie myślał, bo powiedzieli, że zostałaś lekarzem, bo chciałaś pracować z ludźmi. Dzisiaj widzę w tobie ogromną chęć niesienia pomocy, ogromną chęć niesienia pomocy pacjentom. Gdybym ci powiedziała, że otwieram laboratorium, w którym będę pracować nad lekiem na SLA i o, dobrze, wyobraź sobie poważnego naukowca, a nie redaktora, który, tu, poważnie, no. który tu siedzi nie kokietu, nie? i z tobą rozmawia, ale wyobraź sobie właśnie, że przychodzi do ciebie poważny człowiek z dużej firmy farmaceutycznej, mówi, widzę twoje zaangażowanie, zamykam cię na dwa lata w laboratorium, choć ja wiem jak zrobić ten lek, a ty widziałaś tylu pacjentów, wskodzisz się? No pewnie. <laughs> Nie wiem, co moja rodzina na to. Już ich za to przepraszam, ale oczywiście. Ja widzę w tobie właśnie ogromne, ogromną chęć niesienia pomocy, ogromną chęć e, tego, żeby tych pacjentów wspierać, żeby zmieniać świat, żeby zmieniać medycynę. E, no, chyba jesteś dobrym materiałem na naukowca. Nie wiem, ale wiesz, walka, walka o pacjenta musi człowieka angażować. Nie? Że to, to nie jest... To jest strasznie ważna walka. I też w tej chorobie choruje cała rodzina. Mm -hmm. To jest taka, to, to jest bardzo takie angażujące. To, to wymaga strasznie dużo da, szerokiego też spojrzenia, żeby widzieć, że te relacje też wymagają wsparcia. Nie? Że praca z pacjentem ze SELA, kiedy pracujesz na tak wysokich nutach, takich emocjach, no jest, 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 musi być angażujące. Inaczej się nie da. To człowiek się szybko wypali. Tego się nie da inaczej zrobić. Ja myślę, że powiedziałaś o nadziei. I ja miałam cię zapytać o to, jak odchodzi pacjent z SLA. Ale wiesz co? Nie zrobię tego. Każdy może to zobaczyć w internecie, każdy może to przeczytać w artykule, więc my dzisiaj nie będziemy o tym rozmawiać. My postaramy się znaleźć jakieś rozwiązanie. I rozmawiałyśmy o tym na początku o młodych lekarzach, o tym, jak się wchodzi w tą drogę bycia medykiem. Ja to wiem i ty to wiesz, że nikt z młodych lekarzy nie jest gotowy na to, żeby powiedzieć dwudziestoparoletniej dziewczynie, chorujesz na SLA, umrzesz za maksymalnie dwa lata. Co ty, jako powiedzmy doradczyni ministra zdrowia, powiedziałabyś mu w temacie kształcenia medyków? Co powinniśmy dzisiaj zrobić z systemem kształcenia lekarzy, żeby ich przygotować, żeby przed pacjentami siadali, tak zaangażowani ludzie, którym naprawdę na tym zdrowiu i godności człowieka zależy. Wiesz, ja pracuję też ze studentami, i faktycznie, jak ja chodziłam na studia, to dla mnie studia były źródłem wiedzy. Ja musiałam mm -hmm. iść na wykład, zanotować wszystko, żeby się czegoś dowiedzieć. Teraz mamy ten kryzys wiedzy, ponieważ to nośnikiem informacji jest internet. Tak. I wiesz, każdy znajdzie sobie odpowiedź na każde pytanie bardzo szybko, to jest niepotrzebne. To, co uczelnie medyczne powinny robić, co robią, mhm. bo ja, ja, też mam, ja też jestem tego świadkiem, to kształcić umiejętności miękkie, umiejętności komunikacyjne i w ogóle umiejętności. Bo to mhm. rzeczywiście tego internet nam nie zastąpi. To prawda. Mamy młodych ludzi. Ci ludzie są. Fantastyczni, oni są bardzo otwarci, oni są nieoceniający, oni są zaangażowani. Ja takich studentów naprawdę, naprawdę widzę, z takimi pracuję, chyba że mam szczególne szczęście w doborze grup, jakaś taka, taka tak, 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 się, tak mi się trafia. I y, to jest dobry kierunek, wiesz, żeby też uczyć ich radzenia sobie ze stresem, mhm. żeby chronić ich przed wypaleniem. Żeby oni wiedzieli, że w gabinecie nie spotyka się lekarz i pacjent, tylko widzi się dwoje ludzi, którzy tworzą relacje, tw którzy tworzą jakąś, e, jakiś e, jak, jak, jakąś taki tandem, taki, taki, taką, taki, wiesz, taki zespół terapeutyczny i mają swój własny cel, którym jest odpowiedź na potrzeby człowieka. Nie mhm. zawsze na chorobę, bo to czasem są różne rzeczy. No tak, no nie zawsze leczymy poważne takie schorzenia, o którym my dzisiaj rozmawiamy. Czasem pacjent przychodzi, yy, i to też do neurologów, bo są pacjenci w starszym wieku, którzy przychodzą sobie z tobą pogadać. Tak, ale wiesz, że yy, yy, zwykle do lekarza przychodzi pacjent z jakimś bólem, z jakimś cierpieniem, mhm. różnym mhm. cierpieniem. I tego cierpienia lekarzowi nie wolno oceniać i nie wolno porównywać. Tak, oczywiście, że tak. I ja też właśnie o tym chciałam powiedzieć: że czasem oni przychodzą po prostu porozmawiać i że tą empatię, ten czas warto temu pacjentowi poświęcić. Czasem zwykłą rozmową możemy znaleźć ten problem, który jest w tym pacjencie i nawet jeżeli on nam się nie wydaje strasznie poważny, strasznie istotny, to dla tego człowieka zabiera mu całe życie. Oczywiście. Jedną małą tabletką, która wcale nie jest tabletką ratującą życie. Możesz to cierpienie zabrać. Tak. Ale musisz tylko spojrzeć mu w oczy i znaleźć ten problem. I to jest moja prawda. I są pacjenci, którzy przychodzą. Ja im mówię, napiszę tablet receptę roczną, nie trzeba. A broń Boże, absolutnie <grym> doktor no. za miesiąc jest. <grym> I to jest też miłe, bo to jest moja relacja. Wiesz, że, że to, czego ja się nauczyłam. To relacja to jest, to jest pewien związek. On nie musi być emocjonalny, ale to jest związek. I to sprawia, że mój pacjent jest konkretnym człowiekiem. Ze swoimi słabościami, ze swoimi sympatiami. Nie jest dla mnie zawsze ciekawy, coś tam ma do powiedzenia, czegoś mnie nauczy. Każdy człowiek jest lekcją niej. Za każdym człowiekiem stoi strasznie ciekawa historia. Co powiedziałabyś wszystkim licealistom, którzy są w klasie? Biochem mm -hmm. i wybierają się na medycynę. Teraz, kiedy jeszcze nie podjęli tej decyzji, kiedy najtrudniejszy egzamin przed nimi, co byś im powiedziała, co muszą mieć w sobie, żeby nie zawieść siebie, ale żeby też nie zawieść pacjenta? Trzeba być pracowitym i trzeba być oddanym pacjentowi. To nie jest łatwa praca i za tą pracę główne, główne koszty poniosą wasi najbliżsi i trzeba się z tym liczyć. Niestety. Wszarpiemy się z tym, ale nasze rodziny są no często, często na drugim miejscu. To nie jest praca, kiedy wrócisz do domu i odwieczasz wszystko do szafy. Nie da się tego zapomnieć. Z tym jesteś całe, całe dnie, całe wieczory, zasypiasz i się budzisz. To jest przepiękny zawód, bo będziecie pomagać ludziom zawodowo. Przepiękny zawód. Poznacie świetnych ludzi, poznacie wiele historii. Jest to bardzo in inspirujące i bardzo interesujące. Ja Was do tego bardzo zachęcam. Zwłaszcza, żeby, żeby, żeby tę medycynę rozwijać, żeby szukać, żeby tworzyć nowych rozwiązań. Jesteście na wszyscy niezwykle potrzebni. Jakie trzy najważniejsze rzeczy z naszej dzisiejszej rozmowy powinni zapamiętać nasi widzowie? Choroba nie może zabierać człowiekowi godności. Lekarz leczy. Ratuje zdrowie i życie, ale ratuje godność. Godność to również prawo wyboru. Pacjent ma prawo wybierać. Drugą taką rzeczą, że dopóki piłka w grze, tak mi się wydaje, że życie po diagnozie jest tak samo wartościowe jak życie przed diagnozą. Diagnoza ma urealnić nasze nadzieje i znaleźć, znaleźć realistyczną odpowiedź na potrzeby. I trzecia, Zawsze choruje cała rodzina. I o tym trzeba pamiętać. Nikt nie jest satelitą. A co my możemy zrobić jako społeczeństwo, żeby skuteczniej humanizować medycynę? Jest taki ruch VHO, która, który mówi, żeby medycyna była. medycyna opieka Była sfokusowana na człowieka. I w tym, w tym ruchu, w tym takim, takiej kampanii VHO mówi się, że Powinniśmy pytać nie co jest co pacjentowi, co, co jest złego z pacjentem, what's matter with you, ale co możemy zrobić, żeby mu było lepiej. Mm -hmm. I skupmy się na realistycznych potrzebach człowieka, pacjenta, że, że, żebyśmy mogli na nie odpowiedzieć tak konkretnie, tak rzetelnie. Kamila, zanim Ci podziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę, to chciałabym Ci podziękować za Twoją pracę, bo jesteś żywym dowodem na to, że Prawdziwi lekarze są jeszcze na oddziałach. Monika, bardzo Ci dziękuję. Była to cudowna rozmowa. Myślę, że e, Państwu pokazałyśmy, że w tym wszystkim, w całym naszym świecie człowiek, pacjent, lekarz wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy powinniśmy o siebie dbać patrzeć na siebie ze zrozumieniem, z czułością, z oddaniem. To jest strasznie ważne. I oprócz tego, że życzę jak zwykle Państwu bardzo dużo zdrowia, to życzę też tego, żebyście mieli to spojrzenie na innych, właśnie takie, jak dzisiaj Kamila zaprezentowała nam no, w programie. Monika, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Państwu.